I witamy w kolejnej rap pakameze. Chociaż dzisiaj nie będzie znowu stricte rapowo, będzie za to dancehallowo i regowo. Czyli płyniemy na Jamajkę. Tak, to sugeruje już podkład. Dzisiaj na dekach jest selektor, podkreślam, nie DJ Frodo. I właśnie zabiera nas w jamajskie, na jamajskie plaże, można powiedzieć. A my dzisiaj, no dzisiaj mamy też nową fazę, to czego jeszcze na pewno nie widzieliście i nie spodziewaliście się. Będzie piękna dziewczyna tańczyła, zresztą w każdej rap pakamerze teraz będzie tańczyła jakaś dziewczyna, wy będziecie ją oceniać. No i oczywiście zwyciężczyni będzie miała grubą nagrodę i gruby prestiż. No właśnie, ale z gośćmi zastanowimy się nad tym, czy właśnie dancehall, rastafarianizm, dredy, czy ogólnie ideologia, czy u nas w Polsce to jest wczówka, czy bardziej jest to metoda na dobrą zabawę. Albo też metoda na sprzedanie płyt. A kto z nami będzie rozmawiał? Momencik. Mi się wydaje, że jeżeli ktoś się naprawdę uprze i ma to w sercu, to się da. Ja znam takich ludzi. Mm-hmm. Oczywiście w niektórych przypadkach jest to trochę śmieszne. A czy to nie jest trochę moda właśnie, taka śmieszna jest, moda? Jest, oczywiście, że tak. Jest to jakiś tam, wiesz, procent tego wszystkiego to jest oczywiście moda i z tym się trzeba po prostu pogodzić. Ale wierzę, bo znam takich ludzi, którzy naprawdę przenieśli to w sposób ambitny i właściwy i jest dobrze, wiesz. Ostatnio gościliśmy tutaj też, to prawda nie ostatnio, ale tak jakoś całkiem niedawno, Daba i Gutka, rozmawialiśmy o muzyce i różnych wyspach, kontynentach. No tam wspomnieliśmy o reggae, dzisiaj już powiedzieliśmy, że cały program jest poświęcony Jamajce, no i goście właśnie. Tak, DJ Felix to chodząca Jamajka, Miodlu to chodząca Jamajka i Frenchman to też jest chodząca Jamajka. Chociaż Felix na przykład z Kalibra, wiadomo, że kiedyś rapowe imprezy i tak dalej, no ale od pewnego czasu już jego wizyty w Stanach i wizyty w tych sklepach chyba tam i przeszukiwanie tych jamajskich małych płytek i tak dalej spowodowało, że już całkiem prawie się przeszcił. No chociaż ostatnio też z Góralem gra na przykład. Tak, Miodo, Jamal, wiadomo. Frenchman, to wiadomo, to taki Jamajczyk nawet można powiedzieć z francuskim akcentem. Tak, francuskie kolonie. A Jamal to przecież kiedyś Miodu znaczy się, tak, bo mówimy o nim Jamal, ale myślimy Miodu, mówimy Miodu, mówimy Jamal. To nawet kiedyś na gitarę grał w takich zespołach, jak był ten Biohazard czy coś. Sami mi damy opowiedzieć o sobie. Też mamy do nich dużo pytań, no i jesteśmy ciekawi, ile to nowych produkcji w tym niezależnym świadku dancehallowym wyjdzie w tym roku. A wiemy, że dużo, bo oni płodni jak króliki są, bardzo towarzyscy, z każdym kolegą nagrywają jakieś kawałki, albo przynajmniej dubplaty sobie nie tam machaj wyminają. Tak ręką, wzrasta się? Rasta się, ale powoli, źle mnie złożyli, musieli mnie złamać znowu, nie wiem, przygody, ale wszystko jest okej. Okay. Jedziemy. I w naszej pakamerce są już goście, DJ Felix we własnej osobie, kojarzony z Kalibrem 44, no ale teraz też z Jamajką w sercu. Miodu. Dalej Miodu. Też niektórzy kojarzą go jako Jamal, ale Jamal to jego ekipa, ale to już się przyjęło, nie? Że niektórzy tak, przyjęło, że się przyzwyczaiłem, tak na mnie mówią, tak już jest. No ale jednak to Miodu, Jamal to jego ekipa, paru jeszcze muzyków, no i CNE też ma Jamajkę w sercu. Witam wszystkich w sercu, w duszy, w głowie i od razu w takim razie pierwsze moje pytanie do Mioda. Miodu, powiedz, bo ja słyszałem już zanim pierwsza twoja płyta wyszła, że najpierw zaczynałeś jakby od rapowania, ale w ogóle jeszcze wcześniej była jeszcze inna muza, tak? No tak, zaczynałem od muzyki gitarowej, grałem hardcore, muzyka z poznaku Biohazard, Sick of It All. Potem gdzieś się zajarałem hip-hopem, zacząłem robić rap, ale zawsze mi brakowało takiego melodyjnego zaśpiewu, a tego już jest jeden krok, żeby robić reggae, czy inne rodzaje muzyki związane ze śpiewaniem. I w ten sposób? Tak to się wzięło. Myślę, że każdy ma swoją drogę do muzyki reggae, żadna nie jest właściwsza. Każdy to sobie jakoś indywidualnie odbiera. Moja jest taka, wiesz. Brakowało mi w rapie zaśpiewu, odnalazłem to w reggae. Jest jakiś fajny puls, jest jakaś fajna harmonia, to wszystko się zgadza. Mi się to podoba, naprawdę to czuję. Felix, ty też odnalazłeś puls i harmonię, że w sumie jak się poznawaliśmy, no wiadomo, byłeś rapowym DJ-em, grałeś rapowe balangi, a teraz można powiedzieć w pewien sposób, w cudzysłowie, się przechrzciłeś, no. Ostatnio zauważyłem, że jeszcze raz się przechrzciłem i że wcale już nie jest tak, że gram dancehallowe albo reggowe, ale tak, rzeczywiście, no myślę, że to tak jak na świecie, no, muzyka ewoluuje, hip-hop coraz bliżej reggae, czyli zatacza się znowu koło tego, z czego wyszło do tego, czym jest to teraz. Oprócz tego, że jest to po prostu na czasie, to bardzo ta muzyka zawsze mi się podobała i lubię słuchać reggae, a grać dancehall jest to, wydaje mi się, dosyć dobre wyzwanie dla DJ-a hip-hopowego, żeby przez jakiś dłuższy czas pograł dancehall i zobaczył, jak to technicznie się robi i jak to technicznie się różni od miksowania hip-hopu. Jakie to daje możliwości? A powiedzcie, czy was na przykład inspirował kiedyś takie polskie zespoły reggowe, jak na przykład Izrael, Bagrzysz? No właśnie, no jasne, że tak, wiesz. To są zespoły, które słuchałem jeszcze
wtedy, kiedy słuchałem muzyki gitarowej, kiedy robiłem muzykę hardkorową, to już słuchałem Bakrzysza, to są legendy, są legendarne zespoły, od tych ludzi trzeba się tylko uczyć. Ja ostatnio byłem na koncercie Bakrzysza, graliśmy razem w Płocku, no to było coś niesamowitego. Oni pokazali tak naprawdę wszystkim młodym zespołom, które tam z nimi grały, że rządzą. Jak trzeba robić reggae. Wspólne z Bakrzyszem. No właśnie, chciałem zapytać, czy powstał już taki klasz pokoleń, można powiedzieć, no bo to jest to starsze pokolenie z zespołów, które były kiedyś, a wiadomo, że my jesteśmy jakby przedstawicielami tej nowej fali już dancehallu, nie? Nawet nie reggae, tylko teraz sound systemy dancehall. I co, jest już taki clash? Jest clash. Klaszujemy się ogólnie już tak w cudzysłowie w obrębie właściwie przyjaciół. Tak jak przyjaźnią się ze sobą zespoły Jamal, Wawa Muffin, East West Rockers, Natural Dread Killers, Love Sensi Music czy Tumbao, tak naprawdę już zaczynają coraz głębiej i lepiej poznawać się zespoły jak Dab, Bakrzysz. Tutaj przywiozę wam reklamę, później o tym wspomnimy, mam nadzieję. Izrael gra koncert w Londynie znowu w składzie legendarnym swoim, to znaczy wykluczając Vivianę. Wydaje mi się, że korzeń z dubu Trębacz jest, ma studio hip-hopowe. Mhm. Jareks nagrywa ze mną i gra często w Sound Systemie. No właśnie, tacy ludzie, którzy właśnie, tak jak Jareks, którzy śpiewali i wtedy odnajdują się na tych nowych rhythmach, wiesz, szybszych, dynamiczniejszych niż, wiesz. Ciężko powiedzieć, że zobaczycie to na Dancehall Clash Mixtape Champions, bo ten mixtape już czekacie na niego ponad 3 lata, ale na pewno tam na nim to zobaczycie, że daje sobie świetnie radę i myślę, że tak jak on daje sobie radę, tak wielu młodych nawijaczy z Polski mogłoby po prostu brać z tego przykład. Powiedz, Jamal, bo wiem, że ty jesteś zapraszany przez cały czas na ekipy, na koncerty hip-hopowe, ale na przykład gracie też na takich typowo reggowych imprezach, nie? Czy na przykład Ostruda, nie? To... Tak, tak. Jaka tam panuje atmosfera? Jak to właśnie tam wygląda? No jeżeli chodzi o zespół Jamal, to tak mi się wydawało do tej pory, że byśmy zgrabnie się omijaliśmy. Dla nich byliśmy za bardzo hip-hopowi, dla hip-hopowców za bardzo reggae, tak to wyglądało trochę. Ale ostatnie koncerty, właśnie takie festiwale reggowe, chociażby z Gentlemanem w Bielawie. Bielawa reggae. Wiesz, ruszyło, naprawdę to zażarło, wszystko się tam zgadzało, ludzie się bawili, no mi się to podoba. Widać, że to czują też i że przeskoczyli jak gdyby ten schemat tego, że zespół Jamal jest zespołem, który działa tylko w mainstreamie. Mhm. O, a ten mainstream? No właśnie. W Ostrudzie, nie? Tak, tak. Ja grałem w konkursie nawet, prawda? Wygraliśmy go w Zaigrzach, tak, kiedyś. A powiedz właśnie, no bo tak mówię, że przedarłeś się do mainstreamu. No to chyba dlatego, że jeden z waszych kawałków singlowych nawet do Eski się dostał, prawda? I tam na playlistę. No tak, ja zawsze lubię o tym mówić, że to nie jest moja wina. Ale wiesz... Jesteś zadowolony z tego, czy raczej jak mówisz, że to nie jest twoja wina? No teraz szczerze mówiąc, wiesz, to teraz jest żart. Natomiast na początku było to przyczyną takiej dziwnej frustracji, ale idzie za tym też dużo dobrych rzeczy, bardzo dużo dobrych rzeczy. Gram więcej soundów, gram więcej występów na żywo. Mogę robić więcej. Za X, właśnie z tymi za X-ami to jest jakiś mam koszmarny problem. Mam inne pytanie a propos tego kawałka Policeman. Poczekaj, no bo jest to kawałek w sumie odnoszący się, prawda, do pewnych organów władzy i tak dalej. Czy miałeś jakąś reakcję z tej strony, że na przykład, wiesz, no im się to nie spodobało, co jest w tym tekście? Patrzysz, nie wiem, czy możemy powiedzieć, ale chyba możemy powiedzieć. To my dostaliśmy maila od Komendy Stołecznej w Olsztynie z prośbą o wykorzystanie muzyki do utworu Policeman, gdyż na corocznym święcie policji w Olsztynie policjanci wykonują numer karaoke i w załączniku przysłali swój tekst. Przerobiony. Przysłali swój tekst. Przerobiony. To jest w ogóle, wiesz, spisane sylabami. Tak, bo jak u nas jest pieśń tak ku wolności, to u nich było jestem psem, ty mi zazdrościsz. Tak, chyba mieszkań tych za darmo. I w ogóle cały wydźwięk tego numeru był, że ja jestem policjantem, ale ja cię chronię, a ty mnie nie lubisz, mi jest przykro. Słuchajcie, także absurd w tym kraju jest naprawdę osiągnął szczyt. No, to tylko Bekę mieliśmy 100% po prostu. Wychwycić. Ale teraz młodzież polska w ogóle bardzo gorąco w tematy polityczne wnika, bo sytuacja w naszym kraju niestety nie pozwala stać z boku. A ja się cieszę, bo wreszcie mamy z kim walczyć tak naprawdę. Rozumiem. Myślę, że w latach 90. jakoś to wszystko się rozmyło. Tej walki stricte, walki politycznej jakoś nie było widać, a teraz te zespoły reggowe w latach 80. też miały z kim walczyć wtedy. Dokładnie, nie? Myślę, że to był ten Babilon taki, ale zresztą o ideologii porozmawiamy zaraz. W takim razie zróbmy krótką przerwę, zaraz dołączy do nas następny gość. Też można powiedzieć, że waziom, tak? Dołączył do pierw współpracował z Felixem, a teraz zaczął współpracować. Dobra, z miodem. Krótka przerwa, chłonięcie i zaraz wracamy. Jesteśmy z powrotem w poszerzonym składzie. Z nami jest Frenchman, reprezentant Poznania, można powiedzieć.
No, można tak powiedzieć. A w tej chwili w Warszawie, ale generalnie reprezentant regowych brzmień, odkąd pamiętam. Pamiętam koncert na Zamku w Poznaniu, który był koncertem hip-hopowym, gdzie byliśmy z Kalibrem i wbiłeś się, to już było dobre kilka lat temu. Zresztą nie sam, chyba no, nie. Też ze swoją ekipą, tam było dwóch kolegów, pamiętam, jeden taki w okularach, bardzo gumę żył szybko tak. I dużo oczy miał. No właśnie, w każdym razie jesteś w tym, odkąd pamiętam, że w ogóle kiełkowały sam systemy i tak dalej w Polsce. No to prawda. No i powiedz, w dzisiejszych czasach, kiedy tak naprawdę to wszystko się już trochę bardziej popularyzuje na całym świecie, wiadomo, że szła ta fala z zachodu, łączenia dancehallu z rapem, z różnymi innymi gatunkami. Powiedz, podoba ci się, wiesz, taka komercjalizacja w pewnym stopniu, można powiedzieć. No wiesz, no komercjalizacja wynika z tego, że po prostu to jest bardzo dobre połączenie i muzyka reggae i muzyka hip-hop będąc jakby takim muzyką getta wzrosło. No Marley to mówi, że reggae będzie wzrastał z czasem i cały czas to tak naprawdę jest. No ale są ludzie, to jest na przykład jak Sizzle i tak dalej, którzy słyszałem, że kiedyś tam, wiesz, wygrażali i nie byli wcale zadowoleni z tego, że na przykład tylu białych kupuje ich płyty. I generalnie ludzie, którzy ideologicznie Rastafara i tak dalej. Oni mają na to największą kasę, że biali kupują, bo czarni sobie przegrywają kompakty. Były takie, wiesz, rasistowskie z drugiej strony, nie? Są takie rzeczy do dzisiaj. Wydaje mi się, że jeśli w ogóle, no to jest straszny ten temat w ogóle rasizmu, jakiegokolwiek na świecie. I ten, ale powiem ci, że biali określani są na świecie mianem białego diabła. Także i tak w kulturze czarnych wydaje mi się już na zawsze pozostanie, że ponieważ jakieś tam czasy w historii dowiodły o próbie dominacji nad czarną rasą, nieudanej na całe szczęście dla wszystkich, tak dzisiaj wydaje mi się, że te segregacje są ciągle. This is rap for the black people, come on, do bitu DJ-a Premiera. Połączenie, na które mogło czekać wielu fanów DJ-a Premiera i come on, zawsze miałem mu to za złe. Jak to? This is rap for the black people. Jak to? Ja to puszczam na mojej imprezie, bo to jest DJ Premier do come on. Jak to jest this is rap for the black people, man? This is rap black... Wiesz, nie wiadomo, co z tym zrobić. A poza tym jest jedna jeszcze ważna sprawa, że tak naprawdę jest, chociażby Sizzla, który mówi o tym, że nie lubi, kiedy biali ludzie kupują jego płyty, tak naprawdę mówi to po to, żeby ci biali ludzie kupowali tą płytę. To jest jego poza. Nie trzeba się tak wczuwać. Moim zdaniem trzeba te jego wypowiedzi potraktować z przymrużeniem oka. On to mówi tylko po to, żeby zrobił się wokół niego szum i żeby ci biali ludzie jednak kupili tą płytę. A na przykład jest to związane... o homoseksualistach, jak mówi też Czyci Many, żeby ich tam jechać najgorzej, to też mówi to po to, żeby homoseksualiści kupowali jego płyty. Nie, to mówi po to, żeby do Londynu nie mógł wjechać i zagrać koncertu. Nie, mi się wydaje, że jest to jakiś nurt w dancehallu, są wykonawcy, którzy tym utożsamiają. I też to jest jakaś poza, ja tak się tam do końca nie wczuwam, wiesz. No, ale można powiedzieć śmiało, że u nas hip-hopowcy są antygejowcy, nie? No a z drugiej strony tak... Można powiedzieć, że no... No bo niektórych... albo się o tym mówi, albo się o tym nie mówi, no i tyle, taka jest prawda. No. No właśnie, ale to ja bym śmiało powiedział, że niektórych z wykonawców reggae polskiego to można, czy raga, można by no, zobaczyć na Paradzie Równości, nie? Gdzie by tam popierali na przykład homoseksualistów, nie? To... Wiesz co, ja tak naprawdę nie utożsamiam się z ruchem rastafarianizmu ani z żadnym innym. No właśnie, może powiedz więc nie wiedzą, każdy za ogóle, siebie odpowiada. O co chodzi w ruchu rastafariańskim, czyli w to, że oni nie wierzą w... No wierzą w Hali Selassie i cesarza. Boga, tylko wierzą w Dżaj i nie wierzą w Jezusa Chrystusa, tylko w Haile Selassie jako ich prorok. Tak, i Eliasz, który był czarnym w ogóle, prawda? Tak, i stąd Emanuel. Myślę, że może też wynikać, wiesz, troszkę rasizm. Nie? Czy nie? Mi się wydaje, że ten rasizm wynika od kiedy po prostu był trójkąt niewolniczy w dawnych latach i po prostu handlowali czarną rasą. Do tej pory to im zostało i nie pasuje im to. Jakby nie wiem, czy biały do tej pory odkupił swoje. Z Hiszpanami też handlowali, nie tylko czarnymi handlowano, wiesz, niewolników robiono i też z białych ludzi. Dobra, ale powiedzcie, bo jednak reggae to muzyka, która była wychowywała się z Jamajki, mocno związana z właśnie rastafarianizmem i ogólnie z ideologią. Czy w Polsce na przykład też wiele razy słyszałem już wytarte zwroty, wiesz, spalić Babilon. Ty też masz sporo takich właśnie, wiesz, zagrywek, ten niby takich rastafariańskich, wiesz, że coś tam, Dża. No bo to jest bardzo zbliżona ideologia do chrześcijanizmu, tylko jak na przykład słowo Dża to jest jakby odrodzenie wiary w Boga. No nie, jeśli ktoś wierzy w Boga jakiś czas i później już nie wierzy w Niego i znowu w Niego wierzy, bo odczuł odrodzenie w sobie, no to nazywa go Dża, no nie? Jakby rastafarianizm jest jakby bardzo zbliżona do chrześcijanizmu, z tym, że ma chyba troszkę więcej luzu jednak w sobie i
mniej takich, jakby, takich kananów, wiesz, typu, wiesz, chodzenie do kościoła, bla, 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 bla. Bardziej nie? Pozytywnych wibracji. Chodzą do kościoła, i... tak. Medium dołączenia się z Bogiem, tak? To nie, zapłatka. Ogólnie słuchajcie, dajmy spokój, nie jesteśmy tak... Ja myślę, że religią nas wszystkich tutaj w największym stopniu poza rodziną i naszymi najbliższymi przyjaciółmi jest muzyka i absolutnie nie ma w niej żadnego, nawet malutkiego pierwiastka rasizmu. Wydaje mi się, że wszystkie te projekty, które tutaj na tych dwóch kanapach siedzą, nie miały nigdy na myśli, ale żeby kogokolwiek urazić. To bardziej o rastafarianizmie, wiesz, czy to jednak my wyglądamy, bardziej jak raperzy, nie? Szerokie spodnie i tak dalej, ale czy są ludzie w Polsce, wiesz, którzy no są chyba mocno to wczuci, powiem nie? Ci, że są ludzie w Polsce, którzy są strajderowcami i na przykład nigdy, wiesz, nie starają, znaczy starają się nie przeklinać, są weganie, są Frutarianie, w ogóle, prawie jak kosmici, ale troszeczkę bardziej, wiesz, są tacy ludzie, którzy nie jedzą owoców, które nie spadły z drzewa naturalnie, wiesz. Ja wiem, ale oni nie robią muzyki, a to jest robienie muzyki, jak najbardziej strajderowska muzyka wegańska, cała kultura restauracji, napieranie na tysiące, wiesz, rzeczy. Wegetarianie tak samo w sumie jak rastafarianie. Nie jest to religia, która jest przeniesiona z jakiegoś miejsca do nas, tylko są to pewne, wiesz, twoje postanowienia, twoja dieta i tak dalej. A to nie było takie, czy to się da przełożyć na realia polskie. Tak, do środka Europy. To jest kwestią dystansu i jakiegoś podejścia. Mi się wydaje, że jeżeli ktoś się naprawdę uprze i ma to w sercu, to się da. Ja znam takich ludzi. Oczywiście w niektórych przypadkach jest to trochę śmieszne. A czy to nie jest trochę moda właśnie, taka śmieszna moda? Jest, oczywiście, że tak. Jest to jakiś tam, wiesz, procent tego wszystkiego, to jest oczywiście moda i z tym się trzeba po prostu pogodzić. Ale wierzę, bo znam takich ludzi, którzy naprawdę przenieśli to w sposób ambitny i właściwy i jest dobrze, wiesz. Kwestia podejścia. Ale moda w znaczeniu, wydaje mi się, takiego nagłego podchwycenia troszeczkę bardziej czegoś niż czegoś innego, a nie, że ponieważ jest to modne, to my zaczynamy to robić, wiesz. Moda, bo na przykład jest moda na CD playery, na których można skreczować i wiesz, ja DJ, który mam w domu 5600 winyli, siedzę i myślę sobie, ty, no jest moda, no nie? Wiesz, nie myślę tak, no nie, tylko myślę, chciałbym zrobić dla WSZ i cenę i dla Jamala skrecze na przykład na ich głosach i idę, dokupuję to, bo to jest dzisiaj na czasie, daje mi to możliwości pewne i tak samo jest z reggae i z dancehallem. To jest sposób grania imprez, nie? Oczywiście, albo... Przychodzi, jest moda na pull-up czy na rewind, tak? Albo na rewind, albo na pull-up, albo na bycie selecta jednocześnie będąc DJ-em. Wytłumacz sobie szybko, o co w tym chodzi, bo naprawdę nie każdy może wiedzieć, co to jest pull-up, co to jest rewind. Pull-up! Nie, no pull-up to jest po prostu, jeśli ktoś wie, co to znaczy successful, to jest full of success. Pull-up to znaczy pociągnąć coś do góry, rewind to jest, żeby coś przewinąć do tyłu, czyli pull-up, weź za igłę, ej, Frodo, zrób pull-up. No, Frodo na przykład nie wie, co to jest pull-up jeszcze. Nauczymy go teraz. Frodo, zrób pull-up. No i on robi teraz rewind, no nie? I to jest całkowicie coś innego. To jest wheel albo rewind. A pull-up to jest jak po prostu podniesiesz igłę, masz siódemkę i położysz od początku. Pull-up, back to the top, czyli od początku. To jest tłumaczone z angielskiego niepotrzebnie, żeby mówić pociągnij do góry, bo to było bez sensu. Więc chodziło tylko o to, że robisz tak zwany chant przed wejściem do każdej piosenki. Cała subkultura dancehallu i reggae opierała się zawsze o wydawnictwach, na wydawaniu płyt, na docieraniu do ludzi świeżym przesłaniem na dany dzień, tak jak dancehall był przesłaniem na świeży taniec. I tak jak się mówi, give me the run i ktoś udaje biegnącą postać, give me the run, parachute, że skaczesz na spadochronie, to chodzi tylko o to, że czy tundra klap i tam przesuwasz się. To u nas też było, żaróweczki wyciągamy, dokładnie o to chodzi, no bo przecież to jest centralnie folklor Jamajki, tak jak u nas folklorem było disco polo. Chodzi o dobrą zabawę. I chodzi o dobrą zabawę i chodzi o to, że jest styczeń, luty, marzec, kwiecień, a w czerwcu wszędzie jest ciepło. I wtedy ten czerwcowy kawałek jest bardziej chata, bo to jest lato i wiesz, i chodziło też o to, że wychodziły nagrania na siódemkach i na przykład budziłeś się rano i pierwsze co to szedłeś sobie po swojego melona, po swojego, prawda, banana i po coś i akurat pod Tingaling przejeżdżał sklep i tam mówił nowy tune Boba Marleya, o czym? Could you be loved? O jak fajnie, ptaszki latają, could you be loved? Wracałeś do domu rozmarzony, wiesz, pomodliłeś się i wiesz, i do domu. Czyli taka ideologia jest bardziej bliższa. I dlatego powstał pull-up i rewind na imprezach. To
skończając, wiesz. I dlatego ludzie zaczęli to robić, że trzeba było coś powiedzieć. Nie wszyscy nawet wiedzą, kurczę, w takim razie, co to jest. No jeżeli Prodo na przykład nie do końca wiedział, co to jest, to jednak to jest moda taka jakaś i to jest jakieś, kurczę, wiesz. Jednak to jest moda w tym. To znaczy, wiesz co, nie wiem, czy cały czas zmierzasz do tego, że moda jest niedoinformowaniem. Znaczy nie, że moda to popularyzuje, tak, ale w płytki sposób, wiesz. Moda jest zawsze w płytki sposób popularyzacją jakiegoś zjawiska, ponieważ ona szybko przemija i często ale się zmienia. Ale to może wniknąć głębiej. Dokładnie tak, to? A my jesteśmy tu po to, żeby w to a wniknąć. A mówiłeś, że dancehall to bardzo taneczny klimat i że do tego powstawał, więc może teraz zrobimy właśnie inaugurację tak. tego, czego jeszcze nie było u nas w Pakamerze. A od dzisiaj, chłopaki, specjalnie na wasze przyjście przygotowaliśmy pierwszego hip-hop cukiereczka. Zaraz tutaj na naszej scenie popatrzymy, jak się wywija. DJ Felix oprócz tego, że robi skrecze, bity, gra imprezy, to zawsze ma dużo znajomych i z tymi znajomymi współpracuje. Powiedz, z kim ostatnio współpracowałeś? Co takiego zaskakującego możesz nam powiedzieć? To szybciutko, żeby dużo się zmieściło, bo dużo strasznie robię ostatnio. W ogóle to... Pytanie na początek. Więcej z raperami czy z dancehallowcami teraz? To może policzę w międzyczasie, a potem na końcu powiem, czy więcej, czy nie. Ale nie, ostatnio więcej jednak z nawijaczami ragowymi, dancehallowymi. Na pewno wychodzi i jest w trakcie produkcji nowa płyta Jamala. Druga płyta Jamala, na której będę robił skrecze. O tym powiemy jeszcze. Współpracuję ściśle z Sound Systemem Mr. Strokers. Tam są nawijacze Chiba, Grizzly, Raz Luta. Od zawsze, na zawsze współpracuję z Gutkiem i z Jareksem. Jarek jest wokalistą Bakrzyszu, Gutek Indios Bravos. Ponieważ Frenchman współpracuje w tej chwili z nami na platformie Jamala, znowiliśmy pewnie też możliwość zagrania razem jakichś Sound Systemów. Oczywiście wydajemy własnym sumptem razem z Martą płytę Ghetto Blasta. To jest formacja z dwóch nawijaczy z Love Sensi Music, Natty B i Junior Stress z Lublina, którzy grają reggae razem z basistą, gitarzystą i perkusistą, z czego gitarzysta i perkusista są braćmi. I jest to kapela Ghetto Blasta, której na pewno usłyszycie.
Animated Objects, PDG, gram z koncerty z Don Guralesco, chcemy nagrać kawałek z Wallim, z Joką, mixtape'y. Właśnie spadnie jakiś raper. Odnośnie mixtape'ów. PDG i Gural. Odnośnie mixtape'ów to mam jeszcze dla was właśnie nowy mixtape. O, świetnie. Długo czekaliśmy, ale tu dobra, nie ma polskich nawiaczy. Miodu, 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 do ciebie pytanie, bo słyszałem, że... Proszę cię, Tomek, proszę cię. Słuchaj. Powiedz, bo widziałem z TZWM z ulicznikami nagrywasz, w takim razie ty więcej z raperami nagrywasz. No właśnie tak się jakoś stało, że więcej z raperami. Teraz nagrywałem się z Guralem, bardzo dobra współpraca, z Onarem, z TZWM właśnie, z Wigorem, nagrywałem już wcześniej. Sporo tego jest. Jedną z najważniejszych moich rzeczy, które zrobiłem dla kogoś, jest East West Rockers, płyta, która wychodzi już niedługo. A czy to prawda, że też na najnowszej płycie Molesty tak, będziesz? Tak, zapomniałem, tak. O, to płycie chyba wydaje mi się, że taki jeden z ważniejszych rzeczy. No, czy czujesz tak, jakoś tak. się w ten sposób wyróżniony? No, zapomniałem. No pewnie, że tak. Znaczy, ten kawałek już dawno nagrałeś z nimi? Tak, dawno. Nagrałem go z 4 miesiące temu. I to oni cię też zaprosili, czyli wszyscy jednak zapraszają cię. No wiesz, ja się mogę z tego tylko cieszyć. Ja jestem człowiekiem towarzyskim i otwartym. Jak słyszę muzykę, to śpiewam. Lubię śpiewać. To bądź jestem proszę bardzo. W studiu, wiesz. Proszę. No właśnie, bo słyszałem, że nowy materiał realizujecie u Numera. No tak, jest w studiu. Numera w studiu, lubię wąchać winyl. Tak się nazywa to studio. Czuwa nad tym zerówa. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Jesteśmy już z półtora tygodnia w studiu. Dzieją się rzeczy niesamowite. Warto powiedzieć też, że tą nową płytę... A może no właśnie nie będziesz na przykład rapował? Nie, no bo byłeś już rapowałeś, hardkorowa muzyka. Wiesz co, ja oprócz tego na przykład ostatnio zrobiliśmy taką nielegalną epkę ze składem z Radomia hip-hopowym, stricte hip-hopowym, nie ma tam w ogóle śpiewania. Zrobiłem taką rzecz. Zrobiliśmy 8 numerów, gdzieś to jest, skład się nazywa Pierwsze Skrzypce. Ale na płycie też będzie dużo rapowania, wiesz. Lubię dużo rzeczy. Mieszasz sobie? Tak. Warto powiedzieć, że tą płytę drugą naszą, bo w tej chwili na początku Jamal był duetem producenckim z Radomia, dwóch ziomów, ja i Łukasz. Łukasza dzisiaj z nami nie ma, jest na sympozjum jazzowym gdzieś w górach, a teraz Jamal jest całym zespołem. No wiesz, tworzymy tą płytę wszyscy, spotykamy się w studiu, pracujemy. Warto powiedzieć o tych wszystkich ludziach. Ale właśnie, Frenchman, bo Frenchman tu jest. Ty jakby dołączyłeś do składu teraz? Udziela no, tak się we wszystkich stało. Kawałkach, czy wiesz, części nowych kawałków? Wydaje mi się, że we wszystkich kawałkach będę uczestniczył. Może jeśli są jakieś stare kawałki regowe Mioda, który on będzie chciał sam, to oczywiście... A po polsku czy po francusku? No wiesz, no i po francusku i po polsku, bo miałem takie postanowienie, żeby całą zrobić po polsku, ale w niektórych kawałkach Miodu mi powiedział, że no stary, nie, no musisz po prostu po francusku, bo to będzie najlepiej. A powiedz, co z twoją współpracą na przykład z Mariką, Bass Medium Trinity, to tak ładnie się zapowiadało, była ta ten... No wiesz, to Bass Medium Trinity to było coś, rzeczywiście to było coś wielkiego, z którego ja bardzo mocno wierzyłem. Ale stało się coś po drodze, które załamało mnie w pewien sposób i po prostu stwierdziłem, że zakończę działalność i pójdę sam dalej. Nie? No i spotkałem później, pierwszy raz pojechaliśmy na Sound System z Łukaszem i z Miodem, wzięli mnie jako DJ-a. Po tym Sound Systemie powiedzieli, zapytali się mnie, czy chcę z nimi zagrać, powiedziałem, ja jestem sam, nie ma problemu. Tylko chciałem dodać, że Jamal, Bass Medium, One Love, pozdrowienia dla Mariki. Ale Bass Medium się rozpadło w pokojowych nastrojach, czy raczej wrogich? Nie to, że wrogich, ale nie kontaktujemy się w ogóle ze sobą, nie odzywamy się do siebie. Może przyjdzie taka chwila kiedyś, że jakby ta cała atmosfera taka krzywa ochłonie, ale... W Metcru, na Student Coalition Festival. Nie udało się, no. Ja próbowałem, szczerze mówiąc. Kochani, wróćmy do tego, kto to jest ten Jamal, bo chcielibyśmy bardzo z Miodem powiedzieć, że to jest Nikodem Muras, że to jest Miłosz, że to jest Wojtas, że to jest Kuba Galiński na klawiszach, że to jest Łukasz Borowiecki, Mateusz, Tomek, czyli co, Sebastian, osób, Mateusz, słyszałem. Mikołaj i gościnnie z nami jeszcze występuje na wokalu dziewczyna, której ja nie poznałem jeszcze, Maria. Wszyscy, Maria. Wszyscy mówią, że... Tak tańczy jeszcze i śpiewa po hiszpańsku? Tak. O, to pozdrawiamy Marię, pozdrawiamy Marię. Czytelniczny skład i wszyscy nasi goście tutaj. Generalnie dancehall robicie i dlatego powstaje, że czujecie, a nie jest to ideologiczna jakaś wczówka, tylko raczej dobra... W moim przypadku nie. Wiesz, że ta płyta będzie dancehallowa? Będzie różna, ale jest tam trochę, jest, tak. Będzie przeróżna. A rucowa? Też. A hip-hopowa? Też. No więc. Czyli bardziej chodzi o dobrą zabawę niż o jakieś... Czy wiesz, o co hity. Znaczy wiesz, ja bym tego nie spłysał tej muzyki do takiego poziomu, że ona jest tylko to, wiesz, do zabawy. Jakby właściwie nie, gdzieś tam odchodzimy od ideologii jamańskiej. Bardziej taka ideologia muzyczna, wiesz. Ja się będę starał, żeby ta płyta, bo dopiero ją robimy, jest dopiero kilka numerów zrobionych tak naprawdę wokalnie, więc będę się starał, żeby to była osobista bardziej. Tak naprawdę... I raczej cross-clash różnych gatunków. Będzie różnie, naprawdę. A ja mam jeszcze jedno takie trudne pytanie. Powiedzcie, czy wydaje wam się, że na przykład na fazie popularności tej muzyki jamańskiej pojawi się więcej takich postaci na przykład jak Nowator,
Ale to tylko dobrze. To tylko dobrze. Ja zawsze lubię mówić, że musi być tło. Na tej scenie jest miejsce dla każdego. Potrzebni są tacy ludzie, żeby był jakiś równoległy inny biegun. Mi się wydaje, że bardzo dobrze, Nowato. Przyja. I tym optymistycznym akcentem w takim razie. Tak, ja też myślę, że wszyscy kończymy tę dyskusję i zapraszamy na kreskóweczkę. Dwa odcinki ziomka widzieliście, tą kreskówkę Fisabonu. Ja widziałem. No właśnie, Góral też podkładał, to co? Dwa odcinki ziomka teraz dla was. Uważaj! Grzeczny ty jest. Uważaj z tym kundlem, gdyby była zła, to by go zżarła. Słodka suczka, jaka to rasa? To pitbull. O, to rzadkość. Ile ma lat? 3. A co, nie otarło? To pitbull. To krzyżówka pointera, prawda? Człowieku, to amerykański pitbull terrier. Najsilniejszy pies świata. 800 kilo nacisku szczęk. Na twoim miejscu szybko oddaliłbym się z tym siakiem za nim. Ej, co ty wyprawiasz? Zatrzymaj się, cholerny kudlu. Chodź. A to chyba miłość. Czyż ja natura nie jest piękna? Chodź, dawaj. Chodź. Puść to. Nie trzeba ich rozłączać. Samo się zrobi. Ofelio! Odłóż mi, synku szczeniaka, bratanica chciała na gwiazdkę. Co debil? Jejku, zobacz, to obraz do beściaków! Ty co, ty to tylko gość, który się chce do niego upodobić. Poza tym do beściaki nęczą lepiej. Ci tutaj to pozerzy. Debeściak, debeściak, no kurde. Wszyscy myślą, że to te trzy leszcze wymyśliły breakdance, lamusy. Bez kitu, jak dorwę, to zabiję. Przypominamy, iż na piętrze debeściaki podpisują swój najnowszy album. Debeściaki na skórze! Podejrzani osobnicy, zatrzymać ich. Ty widziałeś? Rozwalił nas sam Steven Seagal! To debil. U niego nie zawsze świeci słońce i jest piękne niebo. Czasami to kwestia wychowania innego. Patrz, jedni urodzili się gdzieś tam na wschodzie, drudzy urodzili się a gdzieś na zachodzie. Inne wychowanie jest na tropikach i na mrozie. Dla każdego coś innego może być młody, więc zrozum to wreszcie, spójrz na to obiektywnie. Każdy jest w prawdzie, kto myśli pozytywnie. Każdy jest w błędzie, kto myśli negatywnie. Powiem wszystkim pokój. A mówią, że mają rację. Chrześcijanie, muzułmanie mówią, że mają rację. Każdy ma swoje.
pogardy. Każdy ma swoją nację. To jest na celu czas. Ja mam konfrontację. A politycy sprzedają na sejmowej mównicy twoje prawo wyboru, co się dla niej nie liczy. Na górze przeciwnicy i rządza pieniądza. Każdy ma prawo, żeby zobaczyć sobie słońca. Nikt mi nie powie daleko tu do końca. Politycy przeliczają koniec w tysiącach. Na zawsze tam ta duma jest płonąca. Odrzuć tę wojnę, bo to wiedzieć jest obca. Il y a une seule terre mère, celle que t'as devant toi. L'essentiel c'est d'être croyant, c'est ce qu'on a en soi, man. Un seul lieu, celui en qui t'as la foi, well. Un seul lieu pour plusieurs messies. Pour les uns du pain, pour les autres la Saint-Cime. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Les vendeurs leur savoir à l'enfant. Politique c'est businessmen. Postanowiłem przenieść się tutaj do selektora, bo tak nazywamy, nie DJ, tylko selektor jest, nie? W dancehallu. Tak. Felix też jest selektor, ale... Jest selektor, ale też jest ale DJ. Ale podpisuje się DJ. Ale dlatego, że mam dużo gadę do mikrofonu, to też jest DJ. No właśnie, teraz na przykład dla ciekawego Szampola, powiedz, jak grasz imprezy i puszczasz dancehall, to ludzie, generalnie dużo widzisz raperów i hip-hopowców przychodzących na takie imprezy? Znaczy, tak naprawdę to ja gram na większości hip-hopowych imprez, a regowych nie gram praktycznie wcale. W sensie, jako że moje stosunki z regowym światem są bojowe i nawet Mario nazywa mnie awanturnikiem, to tak to wygląda, jak wygląda. A na twoje imprezy przychodzi dużo hip-hopowców? Tak, nawet tak. Chodzi mi o te oczywiście dancehallowe. To wiesz, zależy, ponieważ jak gram jako DJ Felix, to wiadomo, że wszyscy, co zainteresowani są hip-hopem, na to pójdą i reggae, co będą chcieli zobaczyć, co nowego zagram. A jak gram jako DJ Felix, Sound System, stricte impreza jest nakierowana na dancehallową, reggową publiczność, wiesz. Rozumiem. Jak najbardziej, dużo jest rapu. No to sprawdźcie w takim razie najnowszy mixtape, tu jest Strictly rap. The Hardcore Dirty Street Level Hits. Rap. Rapowy mixtape z 30-minutową porcją reggae. Felix nam podrzucił kilka sztuk, które możecie wygrać w naszym konkursie. Oprócz tego taką koszulkę Asian Line Reeboka, prawda, z żółtym rysuneczkiem. No i obuw. Obuw elegancki, biały, z czerwoną podeszwą, więc można powiedzieć, że patriotyczny. Obuw jest DJ w ogóle wersja, wiesz. Oni, no proszę cię, słuchaweczki to są, zobacz, widzisz? Elegancko. A pod spodem adapter. A pod spodem adapter. Twój mixtape rapowy. Poczekaj, bo najpierw zadamy pytanie do konkursu, skończymy go, a później jeszcze a proszę bardzo, walcz miało. Pytanie do konkursu dotyczy płyty Polski Ogień, taka kompilacja, która pięknie pokazała stan polskiej sceny, nie dancehallowej, regowej z tego roku. Zresztą mamy nad nią patronat. No i za... Polak się nawet załapał tam. I proszę was, za wydanie tej płyty jest odpowiedzialna jedna ekipa bardzo znana w Europie. Tak. Plus mamy dwóch obcokrajowców na tej płycie, nawijających. Tak. Macie podać, jak się nazywa ta ekipa, która pomogła wydać płytę i jacy właśnie nawijacze nie z Polski. Wytwórnia, która pomogła wydać płytę. Tak, wytwórnia, ekipa, która pomogła wydać płytę i dwóch nawijaczy nie z Polski, którzy na niej wystąpili. Na adres, który tu się wyświetla. Proszę, Wujek, pytanie twoje. Tak, no kiedy będzie Felix twój regowy mixtape, bo wiem, że też już wiele osób się nagrywało, wiele osób już poprawiało, wiem, że tam i raperzy, i Natural Dread Killers i no właśnie, kiedy to będzie, bo długo się czeka na twoje mixtape'y. To znaczy z tym pomysł po prostu urósł do takiego jakby poziomu, że nie wyobrażam sobie wydać ten mixtape w sposób taki, że nie zawiera on wszystkich ludzi, którzy są na tej scenie. I że ktoś został na tej scenie pominięty i nie jest na moim mixtape i nie mam od niego dub plate'u. Więc to jest dwupłytowy już na razie. To jest czteropłytowy w tym momencie. Czteropłytowy może będzie w specjalnym paku, słyszałem pięciopłytowym. A taki mixtape promocyjnym. Tutaj jest akurat Hilltop Studios Official Mixtape numer 1. Wyjdą w tej chwili 3 mixtape'y po kolei i będzie portal internetowy, który będzie odpowiedzialny za to. To wszystko zostanie w tych głowach. Tyle dzisiaj nowości wydawniczych usłyszeli, ale na pewno czekajcie na wszystkie rzeczy, które wyjdą spod rąk Felixa. Czekajcie na nową płytę Jamala. Żegnamy się powoli, mówimy siema, zapraszamy was za tydzień i wpadajcie oczywiście na wszystkie sound systemy, dancehall. Pull up, man! Pull up, man!